Od jakiegoś czasu wśród foliarzy oraz innej kucerii cały czas wiedzie prym przedstawienie na zasadzie takiej, że prywacz no on ma zawsze rację, on nigdy się nie myli, ma pierwszeństwo przed wszystkim i jest zawsze doskonały. Mam nadzieję, że nie będziecie zdziwieni, jeśli wam powiem, że jest to guzik prawda. Idealnym przykładem jest gloryfikowany przez wszystkich bananek, który był synalkiem rodziców i nazywał się słabo. Przepraszam bardzo, nie ten akurat. Elon Musk. Elon, jak zapewne się domyślacie, odwalił ostatnio parę różnych takich z jednej strony zabawnych, z drugiej strony żenujących rzeczy, a mianowicie między innymi kupił Twittera. Sama dyskusja na temat tego, jak zdarzyło się, że wreszcie go nabył, jest według mojej opinii dosyć zabawna. Facet najpierw y, tak śmieszkowo zadeklarował właśnie na tej platformie: hihi hoho, a co by było, gdybym go kupił? Na co oczywiście akcje Twittera zareagowały, a potem z kolei zareagowały także akcje Tesli. A wtedy nasz Elonek stwierdził, że <laughs> nie, 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 sorry, żartowałem. Co oczywiście po raz kolejny sprawiło, że akcje poszybowały tyle, że w dół. Obu firm. W końcu akcjonariusze, jedni i drudzy, doszli do wniosku, że nie no Elon, walnąłeś pierdołe. Guzik nas to obchodzi, że walnąłeś pierdołę, musisz to kupić. Sorry, ale taki mamy klimat. Elon coś tam tupnął, coś mruknął, ale stwierdził, dobra słucham cię, co masz mi do powiedzenia. Tutaj zamiast pytania o uran dla Czeczenów pada pytanie, czy kupisz Twittera wreszcie, czy nie? Na co ten bananek wreszcie przez swoją szarą eminencję był zmuszony go kupić. I to, co nastąpiło, można nazwać kompletnym chaosem. Na początku Elon stwierdził, że w sumie to teraz będzie można robić taką gigantyczną zmianę kulturową, bo on teraz będzie robił wielką zmianę, co oczywiście sprawiło, że cały Alt-Right zaczął się radować. Euforia doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli wypisywać masowo N-word we wszystkich możliwych fidach, ale to nie wszystko, ponieważ nasz Elonek wymyślił sobie, że teraz Blue Checkmark nie będzie miała jakaś tam ustalona z góry eleta. Tylko teraz każdy będzie mógł zrobić swój własny checkmark za jedyne 8 dolarów miesięcznie. Jak zapewne się domyślacie, to doprowadziło do paru drobnych rzeczy pod nazwą wahania giełdowe, które spowodowały śmieszki podające się za tą firmę, a ludzie to łyknęli, no bo przecież mieli Blue checkmark. Mowa oczywiście o firmie Lockheed Martin która w ciągu jednego dnia zaliczyła spadek udziałów o 4,13%, jednakże nie była special kit in the block, ponieważ inne firmy spotkał podobny los, między innymi Eli, Lily and Co. Teraz kuce zapewne powiedzą, że lepszy przecież wolny rynek, każdy mógł kupić Blue Checkmark i to nie jest wina Elona. Nie my tak. Ale nie do końca, ponieważ tak się składa, że to on udostępnił możliwość kupienia tego czekmarka, co doprowadziło do chaosu. Ale to nie wszystko, jak mówią w telezakupach, ponieważ mamy kolejny przejaw chaosu i to już jest chaos typowo elonowski. Jak zapewne pamiętacie, Elon powiedział, że pozbędzie się politpoprawności z Twittera. I uwierzył w narrację Alt-Rightu, że ta politpoprawność to siedzi właśnie w strukturach, siedzi tam i trzeba ich, tych wszystkich gości, powywalać, bo oni się nie znają, oni są głupi, oni są lewakami, bla, 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 bla. Znacie tę bajkę. No, nie zgadniecie, ci goście okazuje się byli wykwalifikowani. Ich zwolnienie doprowadziło do pełnego chaosu, który skończył się tak, że Elon musiał część z powrotem poprosić, żeby wrócili. Powiem nawet więcej, ponieważ robi się jeszcze bardziej ciekawie. Jak donosi The Verge, zaoferowano im praktycznie taką samą zapłatę, jaką wcześniej mieli, za dwukrotnie cięższą pracę. I teraz uwaga, szoker dla wszystkich kuców. Zadziwiająco, lwia część tych ludzi powiedziała nie. Do prawdy, kto by się spodziewał? ci, którzy zostali, okazuje się, że też protestują przeciwko temu, co tam się od Janie Pawła. Ponieważ od razu wszedł crunch, desperacka próba zapełnienia tych pustych miejsc pracownikami, którzy zostali i przerzucenia obowiązków ludzi zwolnionych na nich, mimo tego, że większość z nich jest wykwalifikowana tylko w swojej gestii. A sam Elon zostawił ponad 2900 osób na 7500 z właściwie brakiem kluczowych specjalistów. Teraz zatrzymajmy się na przykład na chwilkę i zastanówmy, dlaczego ci słynni informatycy, goście, którzy są wielbieni przez kuce, właśnie są wychwalani, pokazywani jako największa ostoja kapitalizmu. W US of A, przynajmniej jeśli chodzi o Twitter, są charakteryzowane jak drewny lwy. Przynajmniej z punktu widzenia Elona, który się ich pozbył za poglądy. Hmm, może to chęć opieki zdrowotnej? Może chęć L4? Może to Maybelline? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak to powiedział pewien bardzo kulturalny gość, choć się domyślam. Jest jednak jeszcze lepiej, ponieważ, jak donosi IT Hardware, zwolnieni dalej mają dostęp do kluczowych procesów działania Twittera. A na dodatek, goście, którzy zostali w ekipie Twittera, dzwonią do nich i pytają, jak zrobić pewne rzeczy, a wręcz na bezczelnego oczekują, że one zostaną zrobione. Podsumujmy, jesteś zwolnionym pracownikiem. Dali ci wypowiedzenie okres wypowiedzenia minął, ponieważ tak to działa w USA: że jeśli dają ci papierek, że wywalasz co wywalasz? Zabrałeś wszystkie swoje zabawki, zabrałeś wszystko co mogłeś, wypełniłeś sobie portfolio, znalazłeś nową pracę. I teraz, siedząc w nowej pracy, masz dalej dostęp do wszystkiego w starej. Mało tego, oczekują, że będziesz wykonywał robotę, którą robiłeś za pieniądze, mimo tego, że już ich nie dostajesz. Musząc równocześnie, przypominam, poświęcić odpowiednią liczbę czasu na swoją aktualną robotę, ponieważ tak się składa, że aktualny szef ci płaci. Moi drodzy, to jest granda, to jest granda nie tylko z punktu widzenia wielkich hejterów Elona Muska, lecz to nawet urąga podstawowym zasadom kapitalizmu. My tutaj bardziej mamy jakiś feudalizm, że feudał nie zgodził się, abyś opuścił stanowisko, więc mimo tego, że nic nie dostajesz, masz robić. Mimo tego Elon Musk jest wielbiony i cały czas we wszystkich dyskusjach argumentacja jest tylko jedna: on jest miliarderem, on się dorobił, więc on wie co robi, a więc zamknij mordę lewaku. I to zamknij mordę lewaku jest kierowane zarówno do gościa, który rzeczywiście jest takim hardkorowym komunistą, jak i gościa, który zna się na tym, wie jak działają media społecznościowe i wie, że tutaj się odwala bardzo mocny szajs. Zauważmy tak zwanego słonia w pokoju, powiedzmy sobie bez ogródek. Elon nie ma zielonego pojęcia o prowadzeniu biznesu IT. Jego działania oparte są na animozjach, sympatiach i antypatiach, które są kontraproduktywne. I za co w tym rozdaniu kuce wielbią Elona za to, że wrzucił mema na swój profil? No chyba właśnie tylko dlatego. Osobiście uważam, że to jest bardzo piękny pokaz tego, jak taki typowy, śmieszkowy hi-hi-ho-ha, ho, przedsiębiorca bananek zaczyna brać się za coś i widzimy tego efekty autentyczne, faktyczne. I na bieżąco weryfikujemy, jak gość, który nie ma podstawowej wiedzy z niczego, nie zatrudnił gości, którzy się na ten temat znają, ponieważ nawet nie wie gdzie ich znaleźć, bazuje tylko i wyłącznie na swoich przekonaniach politycznych. Mój ojciec w tym momencie by powiedział: czego się rwiesz, jak nie potrafisz? I myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie Elona, jakie dotychczas będziemy mieli. Myślę, że jeszcze śmieszniejsza płyta będzie, jeśli Twitter po prostu upadnie. Ale do tego czasu to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i chciałbym zapytać, co wymyślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach, ponieważ one były, są i będą Wasze. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do opisu, tam znajdziecie link do maila, link do Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać jakiś temat, również macie taką możliwość. Dziękuję jeszcze raz wspaniałym patronom, no i hej hej.